Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Najważniejszą informacją dzisiejszego dnia jest na pewno podanie dokładnej daty, kiedy pierwsze dawki szczepionki przyjadą do Norwegii. Będzie to w święta i niecałe 10 tysięcy sztuk przyjedzie do pierwszych 7 gmin we wschodniej Norwegii. Kolejna dawka, około 40 tysięcy sztuk, przyjedzie już 28 grudnia. Szczepienie jest dobrowolne, a ewentualne skutki uboczne, jeżeli są, to są niewielkie i znikają już po kilku dniach. Z kolei od wczoraj obowiązuje rejestracja przy przekraczaniu norweskiej granicy. Formularz cyfrowy miał wejść w styczniu 2021 roku. Jednak z powodu wykrycia nowej odmiany koronawirusa, formularz papierowy został wprowadzony w życie wcześniej. Osoba przekraczająca musi podać swoje dane osobowe, dane kontaktowe, miejsce, gdzie spędza kwarantannę wjazdową i kontakt do swojego pracodawcy. Formularz jest do pobrania na stronach rządowych, jednak pojawiają się również głosy czytelników i tutaj cytuję: teraz formularz, a za pół roku chip w dupę. Na razie nie ma takich planów. Ale wszyscy mamy już serdecznie dosyć koronawirusa, dlatego schodzimy na ziemię, a konkretnie na ulicę w Oslo, gdzie jeżdżą taksówki firmy Oslo Taxi, która to ma do spłaty 8,6 miliona NOK z powodu zawyżonych cen. 1 kwietnia jako środek koronowy państwo norweskie wprowadziło obniżenie VAT-u, ale firma Oslo Taxi nie zdecydowała się na wprowadzenie tej korekty w swoich rozliczeniach i od tego czasu, od 1 kwietnia do połowy sierpnia, jeździła bardzo wiele razy i bardzo wiele kursów zostało zawyżonych. Pieniądze są systematycznie oddawane klientom, a jeżeli klient nie zostanie odnaleziony, wtedy ta kwota, prawdopodobnie niebagatelna, zostanie przekazana na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo. I być może bardzo dobrze, że te pieniądze zostaną przekazane na rzecz szpitala w Oslo, ponieważ w Norwegii zaczyna brakować tabletek antykoncepcyjnych, a konkretnie jednego rodzaju tabletki, dlatego klientki przerzucają się na inny rodzaj tabletki i jako, że mamy coś takiego jak efekt domina, brakuje i pierwszego rodzaju i zaczyna brakować drugiego rodzaju. Jak podaje dyrektor norweskiej agencji leków, pigułek zaczyna brakować z tego powodu, że producenci nie mają odpowiednich hormonów, żeby te pigułki wyprodukować. Niestety nie dodał, czy te hormony znajdziemy na przykład w wodzie, w której hoduje się łososie. W każdym razie tak czy inaczej trzeba uważać, bo kalendarzyk nie zawsze zdaje egzamin. Jak podaje norweska policja, tej nocy mężczyzna w samych majtkach sprawiał niebagatelne problemy w centrum handlowym w Misen. Zimnolubny gość szarpał się z klientami, po czym przy próbie aresztowania pobił również policjanta, ale tym, bo było ich więcej, udało się go w końcu aresztować. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego środowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.